Do wytapiania wosku możemy również używać paliwa stałego. W każdej pasiece zawsze są jakieś kawałki drewna, niepotrzebne zrzynki. To pszczelarz może wykorzystać do podgrzania wody, która będzie nam wytapiać wosk. Mamy tutaj palenisko wykonane z blachy czarnej, pomalowane na czarno, z rusztem, kominem odprowadzającym spaliny. Popielnik. Topiarkę podgrzewaną taboratem gazowym. Możemy ustawić na naszym palenisku. Nalewamy wodę, umieszczamy kosz na susz. Wodę do odpowiedniego poziomu rozpalamy. Proces topienia się rozpoczyna.